to, szanowni państwo, to był świetnie przeczytany fragment powieści. Piwo rozlewała młoda dziewczyna, którą zwano Fridą. Była to niepozorna, drobna blondynka ze smutnymi oczyma i chudymi policzkami, której spojrzenie jednak zaskakiwało, pełne poczucia jakiejś szczególnej wyższości. Kiedy spojrzenie to padło na K, wydało mu się, że przesądziło już jego sprawę, o której on sam jeszcze nie wiedział, ale o której istnieniu spojrzenie to go przekonało. K nie przestawał obserwować Fridę z boku, również i wtedy, kiedy ta odwróciła się do Olgi. Wydawało się, że Olga i Frida nie są przyjaciółkami. Zamieniły jedynie kilka chłodnych słów. K chciał dopomóc i dlatego spytał znienacka. Czy pani zna pana Klama? Olga wybuchnęła śmiechem. Dlaczego się śmiejesz? To były te wszystkie niuanse, o które walczyliśmy od kilku miesięcy z panią redaktor. I nam się to pięknie udało. Pani redaktor, gratuluję z całego serca. To jest właśnie to. Mam nadzieję, że pani to teraz sobie zapamięta, bo te wszystkie rzeczy, które jak już nam wyjdą, musimy sobie kodować w tak zwanej długoterminowej pamięci, te intonacje, te zmiany, bo one teraz były perfekto. Było też bardzo dobre wejście w dialog. I tu zaczyna się powieść. A mnie po prostu zatkało.